Cześć wam. Dzisiaj przedstawiam kolejnych trzech wymyślanych piłkarzy. Tym razem czas na Polaka, Węgra i Serba. Ruszamy. A więc w dzisiejszej trójce mamy podstawowego lewoskrzydłowego reprezentacji Polski i gwiazdę CSKA Moskwa, Wojciecha Aleksandera, wielkiego serbskiego talenta, Petara Dragovicia i czołowego zawodnika Sturmgras z Ligi Austriackiej, Giorgiego Pintera. Tak, wiem, przy Dragovicie naprawdę popisałem się znajomością języka polskiego. Wojciech Aleksander rozpoczynał swoją karierę w młodzieżówce GKS-u Tychy. Jego talent został dostrzeżony przez działaczy Wisły Kraków. W ekstraklasie został nawet królem asyst, a jego znakiem rozpoznawczym stała się wrzutka niemal od razu po zamarkowaniu strzału i zrobiona takim charakterystycznym lobem. W 2008 roku dostrzeli to działacze CSKA Moskwa, którzy kupili go za 3 miliony euro. W Rosji też był naprawdę dobrym zawodnikiem. Poza klubowymi osiągnięciami, np. Mistrzostwo Rosji, Mistrzostwo Polski, grał też na Euro 2008 w barwach reprezentacji Polski, gdzie zanotował jedną asystę. Petar Dragović pochodzi z patriotycznej rodziny. Rodzice chcieli, by Petar poszedł do serbskiego wojska, jednak syn zadecydował, że będzie reprezentował Serbię poprzez piłkę nożną. W młodzieżówce Crveni Zvezd Belgrad odkryto go jako świetnego środkowego pomocnika z przewagą umiejętności defensywnych. Chociaż w powietrzu nie był za dobry, bowiem dzisiaj mierzy tylko 172 cm wzrostu. Potrafił idealnie odebrać piłkę nawet w sytuacji, gdy zdawało się, że jest akcja sam na sam z bramkarzem. Gdy miał 13 lat, działacze Interu go zauważyli i uznali, że nie mogą przegapić takiego talentu. Przecież nazwisko młodego Serba było rozpoznawalne w całym kraju, czyli no chyba ma talent. Za 70 tysięcy euro Petar znalazł się w Interze. Przed sezonem przeniesiono go do pierwszej drużyny. Czy jego talent eksploduje? Zobaczymy. Giorgi Pinter mieszkał w Budapeszcie. Tam zapisał się do Akademii Újpestu. Testy przeszedł, a do maksymalnej liczby punktów zabrakło mu tylko dwóch oczek. Dał się poznać jako doskonały lewoskrzydłowym z bardzo dobrą kiwką do środka. Dzisiaj w stylu Robena. Gdy miał zaledwie 15 lat, zagrał pierwszy mecz w Újpeście. I to w seniorskiej drużynie przeciwko Ferencváros. 20 minut zanotował nawet asystę. Ma też umiejętność strzelania pięknych bramek. Na przykład swoją pierwszą bramkę zdobył, wkręcając gościa z Wasa w ziemię i z 25 metrów z okolic roga pola karnego trafił w okienko. W 2007 roku trafił do Sturmgrazu, gdzie również świetnie sobie radzi. Tylko że jego nowa pozycja to ofensywny pomocnik, gdzie radzi sobie gorzej niż na skrzydle. Dwukrotnie z rzędu znalazł się w drużynie sezonu Ligi Austriackiej. Jednak jakoś nie realizuje swojego talentu, gdyż mógł iść do silniejszej ligi i tam pokazać, jakim to fantastycznym jest gościem. Jak się rozwinie? Zobaczymy. Przecież ten gość i tak ma dopiero 22 lata. Sezon 2009-2010 był dość dobry dla Wojciecha Aleksandera. Zaliczył 10 asyst plus 37 bramek, a jego klub wygrał Ligę Rosyjską. Rozwinął się o 2. Z kolei nie wiem, co takiego wymyślił Dragović. Niemal z miejsca wskoczył do pierwszego składu, bo podstawowy SPD miał kontuzję i grał tak dobrze, że zachował miejsce w składzie i nie zgadniecie, rozwinął się o 12. Przy okazji wygrał plebiscytę nagrodę Golden Boy, czyli taka złota piłka dla gości poniżej 21 lat. Z kolei Pinter zagrał kolejny dobry sezon, strzelając te 9 bramek i notując 8 asyst. Rozwinął się o 2 i doczekał się transfer do Ligi Włoskiej, a dokładnie do Atalanty za 2 miliony euro. Kampania 2010-2011 była kolejną udaną dla Polaka rodaka. Rozwinął się znowu o 2 i znów zanotował dużo asyst, tym razem 12. Po sezonie postanowił spróbować czegoś więcej i za 12 milionów euro trafił do Atletico Madryt. Tam jego rolą będą wrzutki na Falcao. Z kolei Dragović lekko przystopował, ale i tak nie było powodów do narzekań. Dalej dobrze czyścił. Rozwinął się o 1. Z kolei Pinter strzelił 6 bramek. Co ciekawe, 4 z nich padły w jednym meczu z Interem. Tak, w tym Interem, w którym gra Dragović. Wszystkie sprzed pola karnego, co ciekawe. Do tego dołożył 7 asyst i rozwinął się o 1. Jakoś w tym sezonie 2011-2012 Aleksander się nie popisał. Spadła mu ocena o 1, a to dlatego, że zaliczył tylko 4 asysty. Mało tego. Był rotowany z Christianem Rodriguezem na jego pozycji, co zdenerwowało wielu Januszy. Szkoda też, że na Euro 2000 nie zagrał za dobrze, nawet asysty nie notując. Z kolei Dragović dalej się rozwija.
tym sezonie strzelił nawet bramkę życia. Wolejem z 23 metrów po rzucie rożnym. I to ze słabszej lewej nogi. Jego ocena wzrosła o 2. A Pinter lekko przyhamował, grał po prostu stabilnie, ale nie czarował. Jego ocena wzrosła o okrągłe 0. Tak, 0. Drugi sezon w Atletico, czyli ten 2012-2013, był bardziej udany dla Polaka. W końcu na stałe trafił do pierwszego składu, gdzie w końcu mógł wrzucać na swój sposób i rozwinął się o 1. Z kolei Dragović nie zwalnia tempa. Tym razem został bohaterem wicemistrza Italii. W ostatniej kolejce w najgorszym wypadku Inter mógłby po porażce zająć nawet 6 miejsce. Tymczasem Petar, w trakcie prowadzenia Interu 1-0, popełnił błąd i napastnik Genoi ruszył sam na sam. Bramkarz wyszedł z bramki i ten typu otrywali przelobową Handanovicia. Tymczasem Petar ruszył za piłką i dosłownie na linii bramkowej zatrzymał ją i wybił, zapewniając srebrny medal, a sam został ulubieńcem kibiców klubu z błękitno-czarnej strony San Siro, a właściwie Mediolanu. Rozwinął się do poziomu legendy, czyli do 86. A Pinter? No nie można o nim nic wielkiego powiedzieć, oprócz tego, że 2 razy zdobył bramkę stan za gol kolejki w lidze włoskiej. Jego cena się nie zmieniła, a po wygaśnięciu kontraktu przeniósł się do Atalanty. Jakie Atalanty? Borussia Mönchengladbach. Aleksander w sezonie 2013-2014 bez Falcao, który przeszedł do Monako? No tak średnio. O ile czasami dośrodkowa dobrze nad jego kosztę, to jego ocena się nie zmieniła, bo miał dość średni sezon jak na jego możliwości. Z kolei Dragović jest nie do opisania. Kolejny dobry sezon, mimo kryzysu Interu, który widzę był dopiero 6. Rozwinął się o 3 i jest już piłkarzem naprawdę klasy światowej. W głosowaniu na złotą piłkę zajął 21 miejsce na 30 nominowanych. Na Mistrzostwach Świata w Brazylii to udowodnił, będąc najlepszym w serbskiej kadrze, która i tak zakończyła rozgrywki na 3 miejscu w grupie. Pinter za to poczuł, że Bundesliga to jego liga. W barwach Borussii Mönchengladbach zaliczył 13 asyst i strzelił 9 bramek. A do tego dostał się do finału Pucharu Niemiec, gdzie przegrała jednak Borussia z inną Borussią, tą z Dortmundu, 2-0. W końcu Węgier dostał złotą kartę w FIFA ocenioną na 78. Nasz rodak w sezonie 2014-2015 w końcu się odrodził. Nieraz zagrał fantastyczną piłkę na Griezmana czy Godina i strzelił kilka pięknych bramek z rzutów wolnych, które w młodości były dla niego sporym problemem, co ciekawe. Rozwinął się o 2. Z kolei Dragović to jeden z najlepszych na świecie. W głosowaniu na złotą piłkę 2014 roku zajął aż 9 miejsce. Wyprzedził nawet Roberta Lewandowskiego i był blisko Garetha Bale'a. Chociaż Inter i tak miał sobie sezon i zajął znowu 6 miejsce. Rozwinął się o 1, a po sezonie trafił do Chelsea za aż 50 milionów euro. A Pinter? No lekko spuścił z tonu. A jego klub mocno się rozwinął, przez co zdarzało się naszemu bratankowi nawet siedzieć na ławce. Ocena Węgra niestety spadła o 1. Euro 2016 i sezon 2015-16 były czymś naprawdę znakomitym dla Wojciecha Aleksandera i uczyniły z niego drugiego idola w naszej kadrze. Zaraz po Lewandowskim. Nie dość, że Polska dotarła do ćwierćfinału i odpadła dopiero po pamiętnym meczu z Portugalią, to jeszcze Wojtek został wicekrólem asyst. Rozwinął się do oceny aż 88 punktów, oceny ogólnej. A w głosowaniu na złotą piłkę zdobył 19 miejsce. Za to Dragović nieco przyhamował. Co prawda grał naprawdę dobrze, ale to w porównaniu z kolegami z Chelsea. Przecież The Blues zajęli dopiero 10 miejsce w Premier League i AA nie oszczędziło Serba, któremu obniżono ocenę o 1. Za to Pinter czasami nawet w ogóle nie grał, a jeżeli już, to jednak nie było powodu do narzekań, jak w przypadku Krychowiaka w PSG. Rozwinął się o minus 1! Zeszły sezon sprawił, że Wojciech Aleksander śmiało może być uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Jego ocena wzrosła o 2, a do tego strzelił 15 bramek i zanotował tyle samo asyst. W głosowaniu na złotą piłkę doszedł nawet do miejsca oznaczonego numerem 8. Z kolei Dragović obok Kanta albo Maticia radził sobie bardzo dobrze, pomagając w zdobyciu mistrzostwa Anglii przez ekipę ze Stamford Bridge. Jego ocena jednak się nie zmieniła, nawet mimo tego, że w głosowaniu na złotą piłkę Serb doszedł do miejsca numer 11. Z kolei Pinter w końcu dostał szansę w ekipie z Mönchengladbach i jej nie zmarnował, a skutkiem okazało się wybranie go na trzeciego najlepszego piłkarza sezonu w klubie, a to jest jakieś osiągnięcie, wiecie.
rozwinął się od was. I w ten sposób kończymy odcinek. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz suba. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!